Panie Marszałku, Wysoka Izbo, omawiając konkretne poprawki Senatu do tego budżetu, to już patrząc na pierwszą poprawkę, która zwiększa możliwość zaciągania zobowiązań przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych o kolejne 6 miliardów złotych, przez ostatni miesiąc ta sytuacja tak się pogorszyła. My wyciągamy wniosek, że od grudnia, czyli kiedy uchwalaliśmy budżet, do dzisiejszego dnia, czy właściwie nawet do uchwały Senatu, minął niecały miesiąc i otóż rząd dochodzi do wniosku, że sytuacja w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pogorszyła się o 6 miliardów złotych. A więc co się dzieje dalej z budżetem? Bo przecież przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są bezpośrednią funkcją rozwoju gospodarczego produktu krajowego brutto, a właściwie tak najbardziej bezpośrednią funkcją to oczywiście Funduszu Płac i Przychodów Ludności. A więc skoro tutaj i rząd, i Senat uznaje, że sytuacja pogorszyła się o 6 miliardów złotych, to chcielibyśmy usłyszeć, na ile realnie pogorszy się stan budżetu w całych przychodach i w założeniach na rok 2013. No oczywiście co do tej poprawki, trudno głosować przeciw, trudno ryzykować, żeby nieodpowiedzialny rząd pozbawił później w grudniu czy w listopadzie emerytur wszystkich ludzi, więc nie będziemy się sprzeciwiać tej poprawce, natomiast nie chcemy ponosić odpowiedzialności za to, że tak źle oszacowano założenia do tego budżetu. Pozostałe poprawki, no może z wyjątkiem jednej, to są poprawki, które no, w niektórych przypadkach wręcz groteskowe, bo nie powinny się znaleźć chyba w budżecie państwa. Znaczy poprawka druga, która no, w wielu miejscach zwiększa fundusze wynagrodzeń mimo tej ustawy mrożącej wynagrodzenia, oznacza tyle, że no, wiele osób zarabia poniżej minimalnego wynagrodzenia i trzeba aż ustawą budżetową korygować te wynagrodzenia po to, żeby wszystkie osoby w roku 2013 zatrudnione w poszczególnych jednostkach otrzymały przynajmniej to minimalne wynagrodzenie, które wzrasta od roku 2013, więc takie poprawki oczywiście trzeba poprzeć i Klub Prawo i Sprawiedliwość te poprawki będzie popierał. To jest poprawka druga, ale też poprawka dziewiąta, która no jest taką groteskową, bo no, opiewa na kwotę 2000 zł. No, budżety gmin się takimi poprawkami raczej nie zajmują, natomiast budżet państwa taką poprawkę musi rozpatrywać. No, świadczy o jakiejś no, indolencji czy złym, bardzo złym planowaniu tego budżetu. Jeśli chodzi o poprawkę trzecią, która przesuwa środki z Naczelnego Sądu Administracyjnego na Państwową Inspekcję Pracy, Klub Prawo i Sprawiedliwość zawsze uważał, że Państwowa Inspekcja Pracy pełni niezwykle ważną rolę i funkcję w ochronie praw pracowniczych i stąd taka poprawka zawsze i zwiększenie wydatków na Państwową Inspekcję Pracy. Zresztą wielokrotnie o tym mówiliśmy w czasie różnego rodzaju debat i w czasie spotkań i posiedzeń komisji. Taka poprawka zostanie przez Klub Prawo i Sprawiedliwość poparta. Również na uwagę zasługuje, no, chociaż źródło finansowania może być tutaj kontrowersyjne i jak gdyby zachęcające może do skłócania pewnych środowisk, to jest poprawka, która wyodrębnia w funduszu ministra kultury i dziedzictwa narodowego 3 miliony złotych na budowę pomnika ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, na budowę tego pomnika pod Smoleńskiem. Dobrze by było jednak, żeby tego nie wyjmować z muzeów, żeby nie było tak, że oto pracownicy muzeów czy inne dzieła, zadania kultury nie będą realizowane, bo ktoś powie, bo przez to, że co niektórzy chcą budować pomnik pod Smoleńskiem. Myślę, że te 3 miliony można było zaprojektować normalnie w budżecie wstępnym, nie wyjmować z innych zadań, bo to będzie później, to będzie rodziło pewne wątpliwości, ale oczywiście jako cel
potrzebny, taką poprawkę Klub Prawo i Sprawiedliwość będzie popierał. No, zupełnie niezrozumiałe jest dalsze zmniejszanie wydatków na kulturę fizyczną w zakresie kultury fizycznej, zmniejszanie dotacji. Co prawda kwota niewielka, 1 000 000 zł, ale tak jak cały czas mówiliśmy o tym, że na dotacje do kultury fizycznej kwoty nie są za duże, więc kolejne zmniejszanie na Polską Organizację Turystyki. Zresztą przewija się jak gdyby ten temat Polskiej Organizacji Turystyki i na tworzenie nowych zadań, bliżej nieokreślonych, więc tutaj nasz klub tej poprawki popierał nie będzie. Kolejna poprawka, przeniesienie 200 000 zł z urzędów, z naczelnych organów administracji rządowej na wyznania narodowe i etniczne, na programy, które one realizują. Więc tutaj po wyjaśnieniach pani minister, Klub Prawo i Sprawiedliwość tą poprawkę będzie popierał. No i poprawka 7, ta, która rzeczywiście była bardzo istotna i która tutaj wyrażamy jak gdyby uznanie i podziękowanie Senatowi, że przywraca należne miejsce Funduszowi Kościelnemu zgodnie z ustawowymi zapisami. I tu oczywiście tą poprawkę popieramy. Zgłaszaliśmy ten wniosek i to niebezpieczeństwo. Także tutaj wyrażam uznanie dla Senatu i podziękowanie za to, że ta poprawka przywraca swoje miejsce Funduszowi Kościelnemu. No myślę, że są to wszystkie poprawki. Pozostałe to są naprawdę już takie kosmetyczne przesunięcia wewnętrzne o 200 000 zł. Dość nieistotne. Dziękuję bardzo za uwagę.